Bravo, thank you so much. Good. But don't go yet. Please don't go. Just podcast, ja sam do was. Please don't go. Ja po prostu tak z kupia fransu trafiłem, bo słuchaj, poszedłem do sklepu muzycznego, chciałem wymacać sobie taką gitarkę i oni się napatrzyli, nie? Tacy crazy ludzie, people w ogóle. No i tak słuchaj tego i tam do... Nie, no nie ma czy coś, jakieś było najpierw taki dżem, a tam było drętwo jak w ogóle jacyś tacy sztywni ludzie w ogóle nie puszczali na scenę i ten... Gdzie? Jak to, what was the name of the club? First time we met. We met in a ragtime in the guitar shop. No. But that was the first time we met. The first jam. The bullshit jam. It was Nietota. Nietota. To taka sztywna atmosfera. Jacyś chłopcy ze szkoły muzycznej tak powiedzą tak. They only play with themselves, and then after when they let the musicians in, they're like pissed off. To było tak, oni mieli swój set, zagrali swój set i chuj, i se poszli i w ogóle nikogo nie puszczali. They only want to do what they're used to do, you know? That's why we were like so excited to do a jam, you know, a real jam. Nawet jak ktoś gra kurwa fałszywą nutę, to jest jam, że wygrać obok czasami. No się uda, czasami się nie uda, czasami się nie uda, ale Po prostu drętwieją ci palce, nie masz czucia, bo tu ci ściska. Ja czasem mam to. No, tu ci ściska w nagarstwo. Tak no. Nie przy graniu, tylko... Ja mam najgorzej, jak wstajesz w nocy. No więc właśnie, w rano jak stajesz, masz kurwa drętwego palca. Musisz go rozruszać. To się nazywa cieśnia. Medyczna nazwa tego schorzenia się nazywa cieśnia. I po prostu can you take from the shop, guys? Can I bring something from the shop for you, please? Coca-Cola, juice, vodka, I'll bring something over. Just 100 milliliters, just a little bit. Okay. Just, you know. Anything? No, just a little bit for Coca-Cola. Coca-Cola. Ile ja się nagrałem, ile ja się namacałem gitary, ja grałem bardzo dużo. Tylko już kuźwa, tylko już po prostu to jest. Ja jestem elektrycznym gitarzystą. No nie, ja nigdy nie grałem takich rzeczy. Nie, ja jestem akustykiem. Ja gram takie piękne rzeczy, wiesz, to takie. Te wszystkie ragtime'y to są... Ale wiesz, te ragtime'y to tobie rajcie, to jest... Gram takie sentymentalne, brazylijskie też rzeczy właśnie. Ja nie wiem, bo ja nie mam erekcji, wiesz?
No daj mu flaszkę. Daj mu flaszkę, niech mu kurde. Ja po prostu na eBayu chciałem przelicytować jakiegoś. Wiesz, jakieś. I like you, man. Nie da rady w ogóle, wiesz. I like you, man. Nie mam kurwa siana. I like you just the way you are. You know? That's it. Don't change. Don't let dalej będziesz mnie stalkingował? No, no. Don't let any girl to, you know, overload you. Just, you know, be yourself. That's not it. They come, they go. They come, they go. Yeah. Don't worry. I don't give a fuck, man. Keep it that way. Kurwa. Keep it that way. Zjadłem zęby już na tym, kurwa, niejednokrotnie. Jakaś taka regułka fajna wasza, w sensie taka, a propos pieśniarzy. Po angielsku czy po polsku? Po polsku. I po angielsku. Po angielsku tam jest... A masz to gdzieś na jakiejś kartce osobnej? No teraz nie. Ja robiłem akustykę w klub Index w ogóle, byłem studentem. No pewnie, robiłem w trasy z nimi, pojechałem. Klaus Schmidt, nie szydełkowałeś z nimi. Klaus Schmidt, to przecież kurwa, to jest moje pokolenie. Robiliśmy z nimi trasę, kurde, tam Lublin, kurde. Po Melinach, tak? Słuchaj, jeszcze oni jeszcze pierwszej płyty nie nagrali w ogóle. Trochę to ja znam tak. No. A nie grałeś? Nie, w żadnych składach nie grałem, nie. Oni kurwa... Kaczyński ja kiedyś robiłem grał w akustykę na mikserze, ja wszystkich... Sorry. Jestem taki nieskromny. Nie, ale ja kurde, z wszystkich z nich to kurwa najlepiej... Oni powiedzieli, że mają akustykę, co lepiej gra na gitarze niż oni. No ale... Ja słyszałem, że Macierewicz gra na waltornie. Jak? Na waltornie? Macierewicz pan już gra na waltornie. Macierewicz? Zajebisty. Nie znam, Kazika kurwa, masz kolesia. Nie znam. Antoni Macierewicz, nie wiesz? Nie wiem co za. Jeśli potrzebował przepchać, udrożnić przepchut kominowy, kurwa, to zawołać. On ci wyśle kominiarzy do chaty, kurwa. Normalnie wjadą od razu, wiesz. Kurwa, gleba! Gleba! Przecież my kurwa do pieca, wiesz, tutaj. Taki żart. Ja zawsze gram. Zresztą wasze się nie wiesz. No bo wiem, że one jakoś tak politycznie są. Moje to chodzi, kurde. Boją się. Bo ja nigdy nie zarabiałem. Poza Londynem. Poza Londynem, co się ja tam tak grałem, kurde. A to lata 80. Więcej ananasa. Bo ananas jakby powoduje... No tak, no to grałem na ulicy, ale jako student, wiesz. Tak, żeby sobie wakacje zarobić. Nie tak, żeby w klub albo tam... Nie, tylko wyjazdy letnie wyjazdy, nie? I tam wiesz, słuchaj. A odjazdy? Wyjazdy, nie? To a odjazdy nie, słuchaj, ale ja, to były wakacyjne. To dokładnie, słuchaj. To strasznie uda, wiesz, tylko wyjazdy, a nie odjazdy. Zagrałem te rzeczy, co wam gram. Nie, co mam myśleć, może. Kurde, case, jak to, no, tam grał. Walizkę rzuciłem, słuchaj, ja to kurde, ja nawet nie wiedziałem, pamiętam tam ten, słuchaj, i wiesz, leżę sobie takie. Kurwa, dwie godzinki pograłem takie ragtime, patrzę, kurwa, później wieczorem liczę pieniądze, patrzę, 70 funtów, kurwa.
Wiesz, no tamte czasy, lata 80, nie? No, tak, ale grałeś 3 tygodnie, no. Nie, za te granie to ja, kurde, później pojechałem do Paryża, kurde, 8 godzin dziennie, 3 tygodnie, wiesz. Pojechałem autostopem całą Europę, kurde, za te pieniądze z Londynu. Bo to w Polsce wtedy można było 2 miesiące żyć. No, żebyś wiedział, kurde, no, żebyś wiedział. Wszystko zdefraudował na mieszki Haribo, ale jeden wojak się Anglicy to nie są chuje, Anglicy się tak. Bananów nakupowałeś, mandarynek wtedy w Quebecie, nie? Hotel Rodło. Doba hotelowa kosztowała 10 800 zł, stary złoty, a dolar kosztował 11 500. Jeden dolar. Po co miałem jedynkę za jednego dolara doba. Jesteśmy rządzili w Ochranie, no to ja pamiętam to potem właśnie, że miałem za 20 dolarów, to może było. Ja już się nauczyłem tego, no. Lechu, kurde, wiesz, jak on zobaczy, jak gram na gitarze, to kurde... Człowiek jest zmęczony, trzeba go opuścić, kurwa, przecież sam człowiek chce już spać, kurwa, ludzie. Tak, tak, sandy, kurde. Halo? Czy tak mi się wydaje, nie chciałbym tu wiesz, tylko ponaglać, nie, ale... No, i to jeszcze mój ty, jesteś spowinowacony, może z tym panem w białym kitlu? A tamte aranże ze Szuchara, to ze Stanu ściągnąłem. Mam myczów. Na przykład to jest moje. Myczów. Tak, to jest moje. Jesus, kto to jest? Z nim byłem w grupie. Z Wojtkiem Końkiewiczem? Tak. Elektronikę myśmy razem kończyli. Wojtek jest po prostu, my takie, my się po prostu jak jesteśmy jak bracia. Jak go tutaj zobaczyłem, to myślałem, jesteśmy że jesteśmy jak bracia, bo ja się z nim dłużej znam niż on z tą ekipą tutaj w ogóle jazzową. Myśmy tu rurę zaczynali pierwsze chodzić. On pierwsze rzeczy w rurze to grał z tym. Grał takie trio, ustawił z tym, no. Jak się nazywa ten basista, kurde, Mietek, Jureckim na basie i z Jacek Ratajczakiem na bębnach, takie pierwsze trio jazzowe ustawienie w róże. Z Dziarek, na szyję, nie? Na szyjny. Upadł pomóż. Kiedyś była tylko rura i nic więcej, a teraz się kurde. Suwenir. Była, ale tam nie było tak, że to było otwarte wieczorami. Była rura, dżemowali, a później katakumby i dżemowali bez kluba. To było tylko jak był koczek, na teki czas nie było, to było zamknięte. Jazzy nad Odrą się skończył i później ludzie szli na dżem albo do rury, albo no praktycznie w rurze tylko się ludzie schodzili. A
teraz to Vertigo jakoś tam utrzymuje poziom? Co, ja jeszcze ani razu nie byłem w Vertigo. Ja tam tylko raz byłem, ale nie wiem, że nie byłem. Ja byłem, nie byłem po prostu. Ja byłem raz. Powiem ci szczerze, że można tak normalnie śmiało, w ogóle można za najdroższe piwo. Nie, żartuję. Można tam zlimitować. Normalnie, bo poważnie po prostu. I to bez żadnego jakiegoś konkretnego powodu. Chodzi o atmosferę, nie? Tak? Tam bardzo dobrze brzmi. Proszę? Wiesz, na pewno mają sprzęt, wiesz, ale jeszcze raz. Sprzęt, na pewno mają sprzęt. Ja nie mówię o w ogóle sprzęcie, albo ten. Myślę, że tak. Tam w ogóle tego, ludzie normalnie, w ogóle wiesz, normalnie kupujesz piwo, kurwa, gdzieś tam, nie pamiętam, ile tam, 9 zł, czy tam, kurwa, 10, czy tam, nie pamiętam, ale jakieś takie ceny kosmiczne są. No nic, to kupujesz do browara i nagle wiesz, nie mija 7 minut, kurwa, klientka normalnie mówi przez mikrofon, że okej, dobra, wychodzimy za 7 minut. To wszyscy przed koncertem, tak? Nie, no, że jest koniec, no, wiesz, że jest koniec, a, że kończymy, normalnie, że pierdalać. No, tak, około północy. Ty, normalnie po prostu ty, ja mam normalnie browara, dopiero co przyszedłem. I powiem ci szczerze, że nie w ogóle nie zajarzyłem w ogóle tego dowcipu w ogóle, bo tego przyszedłem i wszedłem z Julietą, ona tam wzięła tego browara, ja poszedłem do kibla, bo wiesz, i tam jakieś chłopaki, jakieś tam wiesz, i to w ogóle nas goście zawinęli z zewnątrz, wiesz, trzymałem. Jam session będzie, wiesz, coś tam. I ona, a to dobra, wchodzimy. Ja mówię, kurwa, nie, Vertigo, nie, bo dobra, wchodzimy. Ja mówię, dobra, już nie kłócę się z tą, a wchodzimy. I tak chciałem iść do kibla, nie? Wszyscy są amatorami. A w sumie chciałem tam zerknąć, byłem tam pierwszy raz. Na Grunwaldzie. A bilet no i tam, nie, właśnie nie było biletu. Na Grunwaldzie. No to były, nie, tam były bilety. Wiedzę, no jak ten, jak to jest tylko improwizacja. Ale kiedyś się było. Kurwa, ty, ale normalnie klientka wchodzi, wiesz, ludzie piją normalnie dzięki, wiesz. A godzina, wiesz, nie, że druga, wiesz, coś, to 23. Ostatnio taką płytę, którą mam nagrał, to się go wyciągnęli. Tak, mówię, że nie, że to dalej. Ale nie, no ogólnie, do siedzenia, zamykają. A normalnie wypierdalać w ogóle, wiesz. Ludzie drinki mają, że już pierwsza z czymś takim samym smykalem, wiesz. No to kurwa, ty, przepraszam, sorry za ten, ale jak sobie przypomnę, to aż mi tam jeszcze tak trafia. Ty no, przychodzisz na piwo za 10 zetów przykładowo, obojętnie, no. I wiesz, no to informacja, no jakaś informacja, stary, zamykamy za 5 minut, to w ogóle nie sprzedaje się piwa w ogóle, obojętnie, nie sprzedaje się nic w ogóle. Jak za 7 minut, to za 10 minut zamykają. A nie, że w ogóle szaleństwo w ogóle jakieś, może, no. Totalnie to bardziej centrum miasta, to bardziej taka knajpa. To dzięki Wojtkowi. Dla mnie absolutnie w życiu już tam nigdy nie pójdę. Przerost formy nad treścią absolutnie. Tak samo nie Tota. Nie ma. Znaczy, wiesz, nie, bardzo fajnie, bardzo fajnie, fajnie. Absolutnie dobrze grają, wszystko lubię, zgadza, ale absolutnie nie ma nic wspólnego z Jam Session. Na żaden angaż, nie załamali się do tego, płyty nie zrobili. Tylko Lechu zrobił płytę, nie? I za pierwszą płytą wypaliło. Teraz jest fajny w tym kontaktu cały. Bo tam jest dla młodych ludzi, tam jest stara klasza na dole. Aha, tam, a, okay. I tam jest miarę spoko, bo tam każdy może zagrać, każdy może zagrać. Wiesz, jest szansa dla każdego. No, 4 lata. I to jest prawdziwy jam session, tak mi się wydaje. Troszeczkę tam nie jest to dopracowane do końca moim zdaniem, dlatego że gość tam trochę tam nie wyważa jakby klimatu, pod tytułem, że wiesz, chodzi na scenę, a teraz o...